pozyskiwane i z tego samorząd jest rozliczany i zresztą słusznie, że jest z tego rozliczany. Wzięcie pod uwagę wszystkich tych zagadnień powoduje to, że nie wszystkie, a praktycznie żaden nie może być w pełni zaspokojony. Jeden musi być w pełni zaspokojony, jeżeli mamy takie oczekiwania, czyli środki Unii Europejskiej. I żeby je uzyskać, po prostu trzeba spełnić kryteria 100% i tyle. Nie ma, zmiłuj się, że tam 95% jest w porządku, a 5% nie w porządku, więc to jakoś później nie ma. Musi być w 100% się zgadzać z wytycznymi działaniami i tak dalej, i tak dalej. Pozostałe muszą być, jeżeli chcemy przeprowadzić zadanie, pewnego rodzaju kompromisem. Pierwszy kompromis, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest właśnie możliwość finansowa powiązana ze środkami europejskimi. Samorządu dzisiaj my uważamy, że nie stać na wykonanie samodzielnie renowacji tego starego cmentarza ze środków własnych. Mamy zrobioną dokumentację techniczną, która opiewa na kwotę około 2,5 miliona złotych i to jest spora kwota. Dodatkowo w ramach zadania chcemy zrobić kolejny teren, który jest tu na zapleczu wspólnoty mazurskiej. Dzisiaj jest to klepisko, paskudny, nieurządzony, niezagospodarowany teren i to też jest jedno zadanie połączone z cmentarzem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że środkiem, którym możemy się ubiegać, jest to program rewitalizacji, który ma cały szereg określonych działań. Ja mam tu ze sobą te działania opisane, jak będzie potrzeba, to je tam w dalszej dyskusji wyjmę, sobie punkt po punkcie przeczytamy. Panie Burmistrzu, skrócie... ja się od razu w słowo wtrącę. Czy w takim razie przy podchodzeniu do tej rewitalizacji finansów unijnych zaznaczyliście, że to jest rewitalizacja terenu cmentarnego? Cały czas staram się do tego dojść i właśnie zaczynam mówić o programie rewitalizacji. Program rewitalizacji przewiduje m.in. humanizację blokowisk. Oczywiście to nie obejmuje humanizacji, to działanie nie jest humanizacją blokowisk, więc jest to rewitalizacja innych obszarów miasta dokładnie opisanych. W programie rewitalizacji nie ma w ogóle możliwości sfinansowania terenów zabytkowych, które nie są budynkami. Wspólnota Mazurska, jak mam nadzieję, będzie się ubiegała do finansowania remontu tego budynku z programu rewitalizacji, to będzie właśnie z opisu, który dotyczy rewitalizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków. Obszarów pustych, które są wpisane do programu rewitalizacji, nie przewidziano jako zabytkowych, nie przewidziano do rewitalizacji. W związku z tym trzeba szukać tego kompromisu i tym kompromisem jest urządzenie terenów zielonych, rekreacyjnych, terenu wypoczynku i tak dalej, i tak dalej. Ideą naszą przy szukaniu tego programu rewitalizacji było wprowadzenie funkcji społecznej, a akurat tą funkcję społeczną, jaką sobie taką wiodącą, są funkcje też poboczne, te typowo rekreacyjne, tą funkcją wiodącą jest quasi park botaniczny. Pisząc wniosek, bo wniosek będziemy pisać za miesiąc, za dwa, bo konkurs rewitalizacji będzie ogłoszony nie wcześniej niż w maju, będziemy wykazywać, że w dokumentacji tej, która jest założona, jest odnowienie substancji roślinnej, odnowienie alei spacerowych, które będą prowadzić do, stwarzać możliwość edukacji przyrodniczej. To jest możliwe do sfinansowania i jeszcze tam cały szereg innych szczegółów takich społecznych, które to powodują, że wniosek nasz będzie mógł się wpisywać do tego programu rewitalizacji. Panią architekt za chwileczkę poproszę i ona szczegółowo opowie o tych takich założeniach architektonicznych tego całego przedsięwzięcia. Powiem tylko, czytałem oczywiście fora giżyckie różne, bo po prostu trzeba czytać i wiedzieć, co mówi społeczeństwo, obojętnie jaki szeroki kręg to społeczny dyskutuje. I wiem, że dyskutowano dużo na temat placu zabaw dla dzieci. Ten plan zabaw dla dzieci, który my planujemy, to jest po pierwsze bardzo niewielki, a po drugie mieści się, tak fizycznie rzecz ujmując, tu przy ulicy Warszawskiej w dole, gdzie terenu cmentarnego czy grobów nigdy nie było, w związku z tym nie kłóci się to za bardzo z tym takim cmentarnym charakterem całego obszaru. Nawiązując do pytania Wojtka o to, czy projektant wiedział, że to jest teren cmentarny, oczywiście musiał wiedzieć, jako że to jest obiekt zabytkowy, więc istnieje obowiązek uzgodnienia wszystkiego z konserwatorem zabytków. I oczywiście dokumentacja, którą już mamy, ma bodajże pozwolenie na budowę, jest uzgodniona z konserwatorem zabytków. Czyli to nie tylko nasz projektant oglądał, uzgadnia z nami, co tam ma wstawić,
ale również uzgadniał z konserwatorem zabytków i konserwator zabytków w związku z tym, że mamy pozwolenie na budowę, oczywiście wyraził zgodę na taki sposób zagospodarowania. Mam pytanie, w związku z tym od razu, że tak wejdę. Słyszałem o tym, że pierwotne założenie tego planu spotkało się, tego projektu spotkało się z negatywną opinią Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w związku z wycinką drzew, jaką tam planowano. Jest to pewna formuła, z którą nie do końca się zgadzam, aczkolwiek akceptuję. Formuła polegająca na tym, żeby inwestor, w tym wypadku biuro projektowe działające w imieniu miasta, zwraca się o opinię do konserwatora zabytków, a konserwator zabytków zamiast być samodzielną jednostką, placówką, która jest decyzyjna, zwraca się do placówek, nieważne jak bardzo mocno umocowaną intelektualnie, kadrowo, o opinię. I rzeczywiście ta regionalny ośrodek zaopiniował negatywnie projekt części wycinki zabytków. Na podstawie tej opinii konserwator zabytków nam początkowo projektu nie uzgodnił. My tą decyzję konserwatora wojewódzkiego zaskarżyliśmy do Generalnego Konserwatora Zabytków Krajowego. Generalny konserwator zabytków uchylił decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków, wskazując oczywiste nieprawidłowości, takie ewidentne nieprawidłowości przy podejmowaniu dla nas niekorzystnej decyzji. Na skutek tej decyzji konserwatora, Generalnego Konserwatora Zabytków, konserwator wojewódzki zmienił swoje to pierwsze stanowisko negatywne i podjął decyzję taką, jak wnioskowaliśmy, a dyskusja dotyczyła tak naprawdę rzeczywiście planu wycinki paru dziesięciu drzew, które jeżeli drzewo się wycina jakiekolwiek, poza tym, które są oczywiście w planie zagospodarowania do wycinki, wymagają zgody i opinii przyrodników, więc wszystkie drzewa, które my zaplanowaliśmy do wycinki, najpierw były przebadane przez leśników, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i te osoby uprawnione wskazały, że te drzewa albo są chore, albo zagrażają bezpieczeństwu, bo się przewracają, albo wrastają w inne budowy. Na skutek tej dyskusji z wojewódzkim konserwatorem zabytków dotyczącą przede wszystkim drzew, z tej liczby bodajże 72 drzew ustaliliśmy, że 7 drzew da się uratować. Co do pozostałych, konserwator zgodził się, że one mają wady, czy to leśnicze, czyli są po prostu chore, czy wrastają w inne obiekty i są szkodliwe i w związku z tym możliwe do wycinki. Warto również wiedzieć, że oprócz wycinki drzew, tych 65, planujemy nasadzenie dużo, dużo większej liczby drzew niż będzie wycięte. Panie burmistrzu, powiem krótko. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją, kiedy to ktoś planując park zaczyna od wycinki drzew w tym parku, 70 paru, a nie od konserwacji tych drzew, bo jak zauważyłem, to we wszystkich parkach w Polsce starodrzew się konserwuje. Jeżeli jest starodrzew chory, to się go bada, uzupełnia braki i tak dalej, poczekaj. Ja wiem, że to jest kosztowne, bardzo kosztowne często. Trzeba zatrudnić dendrologów, trzeba naprawdę do tego podejść jakoś. Natomiast przyznam się, że dla mnie jest to paradoksalne. Powiedziałem, że drzewa były przebadane przez uprawnione służby leśne. I jeżeli te osoby uprawnione by stwierdziły, że drzewa nadają się do uratowania, to na pewno by zaleciły ratowania, a nie wycinki. Potraktujmy to jako wypowiedź, a nie jako pytanie. Proszę, mogę dokończyć? Mogę dokończyć? Bo w tym mieście już bardzo specjaliści od drzew zrobili wiele szkód. Ja nie wierzę w to, że te drzewa zostały dokładnie przebadane nie przez służby leśne, a przez dendrologów, bo to są specjaliści od drzew w parkach. Uprawniony dendrolog bada drzewa. Ja chcę wrócić jakby do meritum sprawy, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Bo w gruncie rzeczy, ja mam wrażenie, że nikt jak tutaj jesteśmy, nie ma nic przeciwko, że w tym miejscu powstanie taki czy inny, ale park ma powstać. My raczej się nad tym dyskutujemy, nad tym mamy zastanowić, jak uszanować to miejsce, które według dzisiejszego stwierdzenia wydaje się jest dalej cmentarzem. Więc chyba bardziej nad tym powinniśmy rozmawiać, co zrobić, żeby to, o czym była mowa, żeby wdrożyć w życie ten projekt, czy on będzie taki, czy troszeczkę zmieniony, to naprawdę nie jest istotne w tej chwili.
Moim zdaniem najistotniejszą rzeczą na dzisiaj jest, co zrobić, żeby to miejsce przestało być w rzeczywistości cmentarzem, a jest jedyna droga na to, tylko zrobić...